Okej, nie wiem jak to się stało, kochani, ale po prostu to pękło, no totalnie pękło, a to ciągle było w dekoderze i nie wiem o co chodzi i po prostu sprawdziłem i było zwarcie. No i dobra, i o co chodzi z tym zwarciem? Ze zwarciem chodzi o to, że tutaj coś utknęło i wziąłem teraz igłę i spróbuję to wyjąć. Jeżeli się nie uda, ej, tam do środka nie miej w palce. Jeżeli to się nie uda ogarnąć, to będzie trzeba kupić nowe, albo tam w ogóle, nie wiem, no widzę, że coś utknęło, ale czy to da się ogarnąć? Oj, zawsze jakieś problemy są, ale w końcu przynajmniej jakaś robota jest. Dobra, niby to wyjąłem, niby tam już, zaraz, no niby tam już nic nie ma. Sprawdzę jeszcze raz, bo ogólnie chodzi o to, że działała jedynka, działała dwójka, ale nie było dalej Polsatu, nie było TVN-u, nie było i tak dalej, i tak dalej. I nic w ogóle totalnie nie działało. O, i tutaj taką po prostu igłą to wyjąłem. I zaraz spróbuję wam pokazać, gdzie to jest. Jest to, o, tutaj, o, gdzieś tam będzie i tam jest taka dziurka, no nie? Kurczę, jeszcze nie ogarnąłem do końca paznokcia. Wszystkie ogarnąłem, a ten jeden w ogóle jakoś tak, dobra. Zaraz się ogarnię po vlogu. Tutaj ładuję sobie powerbanka, bo mówiłem wam, że dzisiaj mówiłem na live, że właśnie po prostu planuję kupić namiot i kontent właśnie survivalowy i podróżniczy. Więc dobra, idziemy teraz tam do pokoju i sprawdzę. Tylko igłę muszę zanieść jeszcze i sprawdzimy, czy będzie działało. No i dobra, 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 dobra. Teraz tak, trzeba sprawdzić nurtki. W ogóle tego vloga nie montuję, tylko lecę, pauza, play, lecę bez żadnego montowania, bo mi się nawet montować nie chce. Ale to chyba w ogóle się ten złamał ten drucik, który jest w kablu. No i przy okazji spowodował zwarcie, bo na pewno możliwe i chyba tak było. Jak jest w środku i powiedzmy ten kabel, tak, jak ja to teraz założę i będzie w środku po prostu tego, to może powodować zwarcie. Może. Jest to normalne chyba. I dobra, podłączę teraz i trzeba teraz po prostu wyszukać kanały. I tutaj tak. I zobaczymy. Okej, okay, jest dalej zwarcie w obwodzie. Zobaczcie, jest zwarcie w obwodzie anteny. Chyba, że po prostu nie wiem, za krótko ten drucik wystaje. Albo po prostu będę musiał kupić nowe, albo coś tam się stało. No to będę musiał wtedy zdjąć, ale tam nie mam teraz izolacji, żeby znowu to. Czekajcie, czy uda mi się w ogóle dosięgnąć? Nie uda mi się dosięgnąć. Niestety mi się nie uda dosięgnąć, ale dobra, w ogóle zrobimy to bez. Gdzie pilot? Tutaj jest. Zrobimy to w ogóle bez zasilania anteny i to będzie wszystko, czy darmowe? Damy wszystko. Auto wyszukiwanie. Dobra, usuń i wyszukaj. Siła 13, 21, 80, dobra. Bo tutaj to tak będzie skakało. No i mam nadzieję, że jak wyszuka, to wszystko będzie działać, a jak nie będzie działać, to po prostu wymienię tą końcówkę tutaj. Może się tam coś uszkodziło. Dobra, coś tutaj znalazło. I leci dalej, było 99, więc jest siła, więc jest. Myślę, że ten. Tylko czemu tutaj jakość? Aha, jakość to jest od radia. Ale siła tutaj jest dobra, więc no
więc nie wiem. Nie wiem, czemu tak się stało. W sensie wiem, ale. Ale to jest. Takie coś, że siła jest, a jest po prostu zwarcie, tak? W obwodzie anteny. No, w obwodzie anteny to może być tutaj, właśnie ta końcówka na przykład, albo na balkonie. No i wyszukuję wszystko. Oczywiście te kanały nie działają, bo są płatne. Okej, są kolejne, te darmowe, antena HD, strop, klatka, TVP, ABC, no to jest to kanał w ogóle dla dzieci. Ale jak moja robota pójdzie dobrze, no to uznam, że w ogóle, no, że potrafię robić. Rozrywka, dokument. I tutaj są właśnie te nowe kodeki, to jest nowy kodek. TVP Go. Dziwnie to brzmi. Jak to tam wszystko będzie z tym? Pójdzie, nie pójdzie. Tylko chyba tutaj jedynki nie widziałem. Właśnie nie wiem, o co chodzi. Czy znajdzie coś jeszcze? 95 jest procent. Tu jest pilot, ja sobie usiądę. Dobra, okej. Dobra, 60. Jest jedynka. Dobra, działa jedynka. Dwójka działa. Zrobimy taki ślub. Trójka działa. Oblacz. I za chwilę już jest jedna osoba, druga, trzecia. Dobra, i powtarzam, jest to telewizja po prostu ta darmowa. I Polsat. Czy działasz? Działa Polsat. Naprawione jest. Polsat działa. TVN działa. Czwórka działa, a sprawdźmy wszystko. Jest puls TVN7 i to jest HD, super. Polsat 2 będzie działał, TV6, nawet TV6. O, fajny film był. SK działa? Działa, oczywiście, że działa i na super momencie przy okazji, na super momencie po prostu zatrzymałem na polo, jest polo, antena jest, dobra, trwam, jest, stop klatka, jest, fokus, dobra, fokus, ABC też działa, no myślę, że wszystko działa teraz. Aha, dwa razy było chyba ABC. Kultura jest nawet super, historia. TVP Sport. A jest to TVP Sport HD. No. Dobra, info. Dobra, TVP Kobieta, Metro, Zoom nawet działa. Nowa. Okej, okay, WP, kultura, F. Ha, działa. To jest po prostu ten. Z tym kodekiem. Dobra, rozrywka działa, dokument działa. Kobieta też będzie działało. TVP Go też. No i okej, okay, sprawdzamy dalej. Telefon był, ABC2 działa. No, niestety nie działa. Co tutaj by trzeba było po prostu zrobić? Podłącz do internetu, włączyć w ustawieniu aktywnej funkcję HBB TV. Dobra, może kiedyś to zrobię, chociaż że tego tak nie oglądam, ale TVP Historia 2 i Kultura 2. Aha, dobra, okej. Okej, ciekawe, jak to się włącza tą funkcję. Ua, aha, dobra. Test 5 jakiś jest też, ale to też nie działa, też 6 nie będzie. I tutaj są radia, Polsat News zakodowany, no i tutaj są już te programy zakodowane, które nie pójdą, nie będą działać. Wydarzenia 24, Comedy Central,
powinno to działać, no. Ale tutaj wydarzenia jest w HD, a wcześniej było bez HD, no ale działa. To jest zakodowane, Cafe Play zakodowane. Dobra, tutaj, tutaj jedynka ITP. Okej, okay, TVP Sport. HD, wszystko działa. Info, no to info tu na pewno będzie działało. Więc po prostu jak to było? To było tak, że właśnie w tej końcówce coś utknęło. Po prostu połamało się i dlatego inne kanały nie działały. Działała jedynka, dwójka, tam info chyba i dalej nie działało. Nie było Polsatu, TVN-u, nic. A teraz wszystko działa, więc dzięki za oglądanie z mojej takiej roboty domowej i na razie.